Tak, listy obecności stwierdzam, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności radnych, gdzie stanowiącej forum do podejmowania uchwał. Otwieram drugie posiedzenie 23 sesji Rady Gminy Żółte Gronowice. Witam serdecznie naszych gości, którzy będą rejestrować dzisiejszą sesję. Tradycyjnie. Przypominam Państwu, że do wyczerpania porządku obrad pozostały nam jeszcze trzy punkty. Punkt piąty, opinia w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalno-służbowego przy ulicy Paliskiej w Krakowie, druk nr 211. Punkt szósty, opinia w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa pawilonu handlowego przy ulicy Paliskiej w Krakowie, druk nr 212. I punkt siódmy, oświadczenia i komunikaty. Niemniej jednak wpłynął do mnie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie realizacji zadania powierzonego na rok 2013 w zakresie budowy i przebudowy ulic gminy wraz z osiedleniem pod nazwą Przebudowa ulica Racheli pod obrady drugiego posiedzenia sesji 13 grudnia 2012 roku. W trybie paragrafu 21 ust. 1 regulaminu dziennika tej Gronowice w tak zwanym trybie nagłym. Pod wnioskiem jest wymagana liczba podpisu, czyli co najmniej 1/4 składu rady, to jest 6 radnych. I projekt ten spełnia wymogi określone w paragrafie 18, ten 1, 2 regulaminu dzielnicy 6. Zarządzam zatem 20-minutową przerwę w celu ustalenia przez Komisję Gospodarki Komunalnej stanowiska i opinii w tej sprawie. Bardzo proszę pana przewodniczącego o zwołanie w tym czasie posiedzenia komisji do wydania stanowiska o wprowadzenie, wprowadzenie tego wniosku, jak od razu o wydanie opinii w sprawie projektu uchwały, abyśmy drugi raz musieli zarządzać przerwę. Ogłaszam, tak jak powiedziałem, 20-minutową przerwę na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej.